Jedną z największych atrakcji turystycznych Szczyrku jest wyciąg krzesełkowy na Skrzyczne. Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, liczący 1257 metrów nad poziomem morza. Dolna stacja kolejki mieści się przy głównej drodze przebiegającej przez Szczyrk. Skrzyczne wznosi się w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego, w bocznym ramieniu pasma Baraniej Góry. Ze względu na charakterystyczną sylwetkę góry, stromo opadającej ku wschodowi i północy oraz na położony na szczycie maszt nadajnika radiowo-telewizyjnego, jest ona łatwo rozpoznawalna. Według podania przytoczonego w XVIII wieku w dziejopisie żywieckim przez ówczesnego wójta żywieckiego Andrzeja Komonieckiego, nazwa góry Skrzyczne lub Skrzecznia ma pochodzić od skrzeczenia żab, które w wielkiej ilości zamieszkiwały staw, niegdyś istniejący podobno w kotle między Skrzycznem a Małym Skrzycznem. Wyciąg na Skrzyczne podzielony został na dwa odcinki. Pierwszy, Szczyrk Hala Jaworzyna, długości 1592 metry, o różnicy poziomów 406 metrów. Drugi to Hala Jaworzyna Skrzyczne, długości 1181 metrów, a różnica poziomów 296 metrów. Hala Jaworzyna znajduje się na wysokości mniej więcej 920 metrów nad poziomem morza i stanowi świetny punkt widokowy. Przy stacji kolejki mieści się bar i ogródek gastronomiczny. Z Jaworzyny można podejść na Skrzyczne niebieskim szlakiem turystycznym około 1 godziny lub wjechać na szczyt kolejką. Na szczycie Skrzycznego mieści się schronisko PTTK, basen dla dzieci, ścianka wspinaczkowa i boisko. Przez Skrzyczne przechodzi też wiele szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych, na których odbywały się między innymi zawody Pucharu Polski. Ponadto szczyt Skrzycznego od strony wschodniej, od jeziora Żywieckiego, jest znakomitym startowiskiem dla miłośników paralotni. Ze stoków Skrzycznego roztacza się wspaniały widok na okoliczne szczyty i pasma górskie.
Na zboczach góry znajdują się trasy narciarskie o różnym stopniu trudności i łącznej długości 14 km.